Już od jakiegoś czasu trwa sezon wyźrebień. No i pewnie nie mogliście doczekać się tego odcinka, bo w końcu u nas urodziły się dwa źrebaki. Czekamy jeszcze na jednego, ale dobra, przejdźmy do konkretów, chodźmy do stajni, zobaczyć te piękności. No i dobra, najpierw w boksie jesteśmy u Marlenki, bo ona jako pierwsza urodziła źrebaka. K jest to ogierek. Tatusiem był Pireno, ogier, którego mogliście widzieć na filmach z Pride of Poland. No i z pokazów w Białce. Słodziak mój. Strasznie nie mogłem się doczekać, więc wszystkie moje konie podglądałem na kamerze. No i gdy zbliżał się termin porodu, badałem im pH mleka, żeby łatwiej móc przewidzieć to, kiedy konie się wyźrebią. Ale dobra, chodźcie zobaczymy, jak to wszystko wyglądało od początku. Jego pierwsze kroki, jego pierwsze samodzielne picie mleka. No i przede wszystkim, jak wyglądają kopytka po porodzie. No i tak jak myślałem, Marlenka w końcu dostała skurczy i zaczął się poród. Na szczęście już po 21.52 mały przyszedł na świat. Ale nie mógł wydostać się z worka owodniowego, więc szybko pobiegłem do stajni, żeby go przerwać, bo mam wrażenie, że inaczej by się udusił. Co, słodziaku? Ale z ciebie zaczepny koń. No tak, piękności moje. Marlenka, co wchodzisz w kadr? Pewnie się zastanawiacie nieraz, ale zaraz, przecież konie czy krowy mają kopyta i w momencie porodu nie ranią klaczy, gdy się rodzą? Nie zaczepiają tymi kopytami? Otóż nie, konie mają taką miękką tkankę na kopytach, która jest w momencie wyźrebienia i po paru próbach, wstawania, ta tkanka po prostu odpada i konie mają już normalne kopytko. Zawsze, gdy wasze konie są blisko terminu wyźrebienia, warto je podglądać kamerą. Dlatego, że czasami poród może okazać się trudny i trzeba po prostu pomóc. Gdy zbliża się termin porodu, naprawdę zachęcam was do tego, żeby podglądać klacze za pomocą kamery. Ja mam akurat dosyć tanią kamerę, która łączy się dzięki sieci komórkowej. I naprawdę świetnie się sprawdza i to jest naprawdę wydatek tak kilkuset złotych. I do tej pory mnie nie zawiodła. Nie, Erwila? Nawet wykorzystywałem tą samą kamerę podczas porodu Erwili. Mimo, że było to parę lat temu, a ona wciąż działa. A właśnie, dużo osób się mnie pytało, bo zacząłem używać jakichś pasków pH, jakichś testów na twardość wody, które wykrywają poziom wapnia. No tak, paski pH, tak samo jak paski do mierzenia twardości wody, takie zwykłe paski basenowe. Wiem, że w Stanach najczęściej używają właśnie tych pasków AquaCheck, no i zwykłych pasków pH z zakresem pH od 5,2 do 8. I dzięki temu jesteście w stanie przewidzieć poród. Bo wiem, że czasami klacze dosyć długo zwlekają z porodem. No i spędzacie kolejną i kolejną noc patrząc na tą kamerę, a nic się nie dzieje. I często jest tak, że akurat jak wypada moment porodu, to po prostu wszyscy już padacie z nóg, a najczęściej przysypiacie sam poród. No i dzięki temu dużo łatwiej jest po prostu przewidzieć ten moment. Fajnie, gdy klacz na przykład nie chce się dać wydoić, jest po prostu użyć laktatora. Ja używam jakiegoś zwykłego, którego kupiłem w jakimś supermarkecie. Ale dobra, jak działają te paski? Otóż, gdy macie poziom wapnia mniej więcej na wartości 1000 jednostek, to znaczy, że mleko klaczy jest już gotowe i ma dobre wartości odżywcze. I tak samo z paskami pH. Ale jak to wygląda z pH? Zazwyczaj, gdy klacz przygotowuje się do porodu i wzrasta ten poziom wapnia, zaczyna powoli też spadać poziom pH. I gdy jego wartość wynosi około 7,5, no to musicie jeszcze trochę poczekać na poród. A gdy jego wartość spada do 6,2,
Znaczy, że klacz na pewno jest gotowa do porodu i może wyźrebić się tego samego dnia. Przynajmniej tak wyglądało z Marlenką, bo gdy miała już dobry poród, urodziła po 24 godzinach. Ale za to zdarzył mi się przypadek, który występuje dosyć rzadko. Podrzucę wam w ogóle w opisie linka do badań, na których właśnie się opierałem, bo w przypadku Walidy było trochę inaczej. Mimo że poziom wapnia miał odpowiednią wartość, to pH wciąż wynosiło około 7,5-8, a mimo to urodziła. Ale właśnie nagrałem TikToka, dlaczego i tak stwierdziłem, że warto obserwować Walidę, mimo tego, że wartość pH nie jest tak niska. Dlaczego mimo wysokiego poziomu pH wciąż będę obserwował dzisiaj Walidę, czy nie urodzi? Bardzo rzadko, ale jednak się zdarza, że klacze jednak rodzą przy pH mleka przy wartości około 7,5-8. A decyduję się na obserwowanie Walidy z dwóch powodów. Pierwszy to zad. Po prostu mięśnie zadu są tutaj wręcz wklęsłe. Widać, że jest rozluźniona, bo jest tu strasznie miękka. I to jest jedna z oznak tego, że jest bardzo bliska porodu. Zresztą zobaczcie, jak wchodzi moja ręka. No i kolejną oznaką są przeogromne wymiona. No i to, że klacz już po prostu woskuje, nie, Walida? Czyli na jej wymionach osiada się taki żółty wosk, czyli kolostrum, inaczej siara. I Walida właśnie ten wosk ma od kilku dni i to u niektórych klaczy może być oznaką porodu. No i okazało się, że miałem rację, bo w zasadzie po godzinie od momentu wyjścia ze stajni Walida po prostu zaczęła rodzić. Najlepsze jest to, że chwilę przed, czyli tą godzinę przed, w ogóle nie okazywała żadnych oznak tego, że ma zamiar rodzić. Niektóre klacze, zwłaszcza młodsze, które nie miały wcześniej porodów, dosyć łatwiej jest na tym przyłapać. Na przykład Elena, na której poród jeszcze oczekujemy. Oto właśnie Elenka. I właśnie na jej poród oczekujemy. I ją dosyć łatwo jest podpatrzeć, kiedy będzie rodzić. Dlaczego? Bo ona zaczyna być nerwowa, stoi w miejscu, ogląda się za zad, przestępuje z nogi na nogę i zazwyczaj takie pierwsze symptomy daje już tam... I zazwyczaj takie właśnie pierwsze symptomy daje mniej więcej godzinę, półtorej godziny przed porodem. Dlatego jej łatwo było przyłapać. A Walida urodziła chyba w 10 minut i... Naprawdę, mimo że obserwowaliśmy kamerę, to mało nie przegapiliśmy porodu. Ale na szczęście się udało dotrzeć na czas i wszystko było w porządku. No hej, maluszku, ale ty jesteś wielki. W ogóle źrebak Walidy urodził się przeogromny. Ma dopiero niecały dzień, a już jest wielkości źrebaka Marlenki. Walida jest strasznie doświadczoną klaczą. Sam poród trwał, nie wiem, chyba z 10 minut, a zanim klacz jeszcze wstała, mały zaczął chodzić. Ale za to maluch dosyć długo męczył się z tym, żeby napić się pierwszego mleka, bo ciągle zamiast wsadzać głowę pod brzuch, tam gdzie ma dostęp do wymion, nie wiem czemu, ale zaglądał jej pod ogon i próbował się napić od tyłu. Ale na szczęście Walida jest mega doświadczoną matką i zaraz zobaczycie, jak pomaga mu właśnie dostać się do mleka. A nawet w momencie, gdy zauważyła, że wchodzi źrebaczek właśnie za jej ogon i próbuje z tamtej strony napić się mleka, to zaczyna zagradzać mu drogę nogą. W następnym odcinku pokażę wam, jak pracuję ze źrebakami, bo jest to naprawdę fajne i urocze. I jak budować zaufanie od podstaw, bo według mnie nie warto zostawiać tych źrebaków samych sobie, tylko jednak pracować już od pierwszego dnia, bo wtedy wasza relacja z nimi na pewno będzie dużo lepsza. No i same konie nie będą puchliwe, nie będą bać się ludzi,
A przy okazji sprawia to niesamowitą frajdę. Czas narodzin to najlepszy okres, bo wtedy można ciziać rybaczki. I to jest najfajniejsze zajęcie na świecie. Ojej, pomagasz mi? No super. Jak coś konie uwielbiają, gdy drapie się jej po tyłku. No mega, mega. Ojejku. Ale ci przyjemnie, co, maluchu? No super. No dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Przepraszam Was bardzo, bo chyba minęło już ponad 40 dni od ostatniego odcinka, ale mam nadzieję, że będziemy się widzieć na YouTubie dużo częściej.